Dzień dobry. Dzisiaj pojedziemy sobie na Bór. Znowu. Ale tym razem pojedziemy trochę w inne miejsce. Jesteśmy na szlaku dawnym JCB, JCC. I teraz idziemy coś swocić na JCA, a później idziemy na Bór. Witam. Udało mi się zrobić już kilka zdjęć. Nie udało mi się niestety pokazać Ci tego, co sfotografowałem w formie wideo. Jestem tu cały czas. Może jeszcze uda mi się Ci coś pokazać, ponieważ myślę, że zaraz tutaj coś sfocę i będę kontynuował moją podróż na Bór. Nawet jest fajny klimat na tym JCA, jak nie ma już sieci trakcyjnej. Wiadomo, w pewnym sensie bez trakcji zawsze jest bardziej klimatycznie, co wcale nie oznacza, że chcemy, aby tej trakcji nie było. No nic, idę dalej na Bór. Witam, panowie, no ja z tego jęzora się nie dostanę na ten Bór, bo cały czas coś mnie tutaj przytrzymuje, no. Tutaj oczywiście też były jakieś tory, jestem gdzieś teraz w krzakach obok zakładu Tabor Dymbisa. No ale tutaj wszędzie było mnóstwo torów kiedyś. Fajnie było tutaj być, jak był kiedyś tutaj full tych wszystkich torów. Ciekawe, jak to wszystko wyglądało. Tutaj Wam pokażę lokomotywę. Taka lokomotywa tutaj sobie stoi. No i tutaj mamy bardzo klimatyczny szlak, czy też bocznicę do Tabor Dębicy. Czynna bocznica do Tabor Dębicy. Coś pięknego. Teraz jesteśmy na szlaku do Polskiego Gazu. I jakąś może godzinę temu do Polskiego Gazu pojechała samotna Ludmiła Krismax. Nie udało mi się jej złapać, jedynie ją widziałem. Tylko tyle wody zostało. Trzeba bardzo oszczędzać. Idziemy sobie tędy i zaraz skręcimy w prawo. Jak byłem przy Tabor Dębicy, to skręciłem w lewo, przeszedłem przez rzekę i będę szedł jakby wzdłuż rzeki, skręcając za chwilę w prawo, czyli dokładnie w tym miejscu, idąc tam prosto. Doszedłbym do przystanku Sosnowiec Osiedle Bór Pętla, jak i bramy do CTL-u. Idąc w lewo, nie wiem, gdzie bym doszedł. Idąc w prawo, również nie wiem, gdzie bym doszedł. Jednak tam właśnie idę, ponieważ chcę dojść do zwałowiska na Borze, troszkę od innej strony. Jestem w takim miejscu. Jestem na takim przejeździe.
I całkiem niedawno był tutaj pociąg, jakieś 20 minut temu. Udało mi się mu zrobić zdjęcie, ale nie wiem, czy wyszło dobrze, chyba nie. No i za chwilę mam autobus powrotny do domu, także zbliżam się do końca tej wycieczki. Było nawet fajnie, ponieważ zrobiłem trochę zdjęć, także jestem usatysfakcjonowany. Tutaj na tym szlaku, przy którym jestem teraz, czyli oczywiście szlaku z Boru Górnego do Haldexu Bór, można by zrobić trochę interesujących kadrów. Za bardzo nic tutaj jeszcze nie zrobiłem wcześniej. Dzisiaj jest mój pierwszy raz, kiedy tutaj coś fotografuję. Także na chwilę obecną to chyba byłoby tyle. Zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj przez ten krótki czas pojedzie. To by było na tyle. Do widzenia.